Cześć, ja jestem Magusi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Spor. Gramy naszą nową komórką, naszym gatunkiem, który dopiero co powstał. Właśnie próbujemy przeżyć, widzę, że tutaj jest sporo drapieżników, którzy cały czas na mnie polują. I prosiłam Was o to, żebyście wymyślali, jak może nazywać się nasz nowy gatunek. I wybrałam taki komentarz, który miał najwięcej pozytywnych ocen z Waszej strony, czyli nazwa, która siłą rzeczy spodobała Wam się najbardziej. I uwaga, uwaga, od tej pory nasz gatunek będzie nazywał się Oczołak. Dzięki, Edward, za tę propozycję, za to, że wymyśliłeś taką nazwę. Rzeczywiście, te oczy wyglądają dość ciekawie i myślę, że to będzie taka cecha typowo charakterystyczna dla naszego gatunku. Okej, przejdźmy do tej kolejnej fazy, na którą mam nadzieję czekaliście, czyli do fazy stwora. Tak wygląda historia naszej komórki w tym momencie. Oczywiście tylko raz zginęliśmy, więc to i tak uważam za duży sukces. Myślałam, że uda nam się odblokować tą kolejną fazę bez straty, ale jednak jedna komórka umarła. Jesteśmy roślinożercą, więc lecimy dalej jako roślinożerca. Zobaczymy, co nam przygotuje tutaj los, jak będzie wyglądało życie na planecie już nie w wodzie, a na lądzie. Zanim jednak nasza komórka, jak ona śmiesznie teraz wygląda, widzicie, te oczy do przodu są zwrócone, te natomiast do góry, to pozwoli mu obserwować jednocześnie to, co ma przed sobą i niebo, możemy wykształcić kończyny. Myślę, że stawimy mu takie kolanka. Będę musiała spróbować zrobić go w taki sposób, żeby był w miarę oryginalną postacią, żeby nie było tak, że wygląda albo jak gryzak, albo jak wyślingermik. O! Teraz wygląda dość wystrzałowo. Te nogi możemy przestawić może wyżej, a może po prostu tutaj. Przestawmy oczy, żeby bardziej patrzyły do przodu. Mam nadzieję, że to się uda. Nie mogę niestety dostawić chyba oczu, chociaż nie, mogę w sumie. Ktoś pisał mi o tym, żebym zmieniła kolory oczu. Zaraz zobaczymy, czy jest taka możliwość rzeczywiście, bo jeśli jest możliwość zmiany koloru oczu tylko i wyłącznie, to jak najbardziej zmieniłabym wszystkie na jeden kolor, chociaż one wszystkie w tym momencie są pomarańczowe. Zaraz zobaczymy, czy możemy na przykład dać mu kolor oczu niebieski? Nie, jak widzicie, tylko podstawę możemy zmieniać. A może detale? Może to jest to. Cofnijmy sobie w takim razie tę zmianę koloru i wejdźmy na detale. Nie, to są tylko elementy, jak widzicie, które są na powierzchni ciała. Nie możemy zmieniać bezpośrednio koloru oczu. O, a teraz te oczy są nie pomarańczowe, a zielone. Trochę zmniejszymy w takim razie te oczy i wyciągniemy je bardziej tutaj do przodu. Mam nadzieję, że oczołak Wam się będzie podobał tak samo, jak podobał Wam się w fazie komórki, bo bardzo pozytywnie go przyjęliście. Możemy powiększyć mu trochę głowę, możemy go pogrubić, bo on był takim małym grubaskiem, jak był komórką. I chciałabym, żeby jakby to zostało dalej kontynuowane, tak? Żebyśmy dalej mieli tą postać taką troszeczkę pulchniejszą. Te oczy, niektórym się nie podobały te oczy takie ślimakowe, ale ja bym chciała je zostawić. No, oczołak potrzebuje dużo oczu, potrzebuje fajnego spojrzenia, a to naprawdę takiego ciekawego klimatu dodaje. Jeśli chodzi o te pozostałe elementy, to myślę, że nie będziemy ich dodawać już. Mamy rzęski, które wyglądają trochę jak taka rybia płetwa. Trochę przypomina teraz rybę z nogami. No i okej, myślę, że dwie nóżki mu wystarczą, także wypływamy. Oczywiście możecie oceniać, jak Wam się podoba taka pierwsza zmiana naszego oczołaka. No i jest, oczołak wypłynął na ląd. Właściwie jeszcze nie wyszedł na ten ląd, ale wynurzył się na powierzchnię, woła swoich współtowarzyszy, swoje statko, no i leci podbijać planetę. Mam nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie wyglądała. Tak przy wyborze no, wyglądała naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że tak w rzeczywistości jest również. Że z tej perspektywy stwora będzie równie ciekawie wyglądała. Oto początek nowego dnia, a dla Ciebie początek wędrówki po nowym, dziwnym i wspaniałym świecie. Okej, wygląda naprawdę fajnie, podobają mi się te kolory. Mamy chyba różową atmosferę, chyba że jest taka pora dnia, że tak to tylko wygląda. No i dobra, no i słuchajcie, pierwsze co, to musimy znaleźć elementy, żeby ewoluować. Czyli tutaj, a nie, czekajcie, bo my nie jemy mięsa. Zobaczymy, co się stanie, jak zjemy mięso jako roślinożerca. Czy oczołak sobie poradzi ze strawieniem tego mięsa? Nie, jak widzicie, nie jesteśmy w stanie tym razem jeść mięsa. Musimy polegać tylko na roślinach.
czyli jest, tak jak mówiłam, nasz gatunek jest roślinożerny, pokojowo nastawiony i będziemy tak starać się rozwijać naszą postać, żeby dalej również była pokojowo nastawiona. Oto jakieś słodkie, małe robaczki przybiegły do nas, są bardzo ciekawskie, widać, że zainteresowane są nami, także spróbujmy z nimi zagadać. Oczywiście mamy do dyspozycji tylko śpiew, ale oni chyba także, więc na razie nie ma problemu z zapoznaniem się. No i biegniemy dalej, od razu zaprzyjaźnimy się z tym gatunkiem. Skoro po sąsiedzku przyszedł nas przywitać, to czemu by tego nie zrobić? Dobra, jeszcze tylko jeden stwór, ale to nie jest żaden problem, żeby się z nim zapoznać. Widzę tutaj jakiś element do znalezienia, więc możemy sobie od razu to podnieść. Ciekawe, co odblokujemy. Czyżby oczy? Nie, pancerne kości, to nam dodaje szybkość. Tutaj widzę, jest jakaś muszelka, czy to też jest jakiś element skorupy? Nie, to są muszelki, które chyba woda wyrzuciła. W takim razie szukamy kolejnych rzeczy. Tutaj widzę kolejny element. Tutaj już jest gotowy komórka? Aha, bo jeszcze nie zmienialiśmy naszego stwora i nie zmieniłam mu imienia. Powinnam to zrobić. W takim razie przejdźmy do tej fazy, żeby od razu zmienić mu oficjalnie imię. I nasz oczołak już nie będzie komórką, tylko właśnie oczołakiem. Ważna rzecz, zmieniamy imię. Żebyśmy później nie zapomnieli, tutaj mają jakieś pomarszczone te oczy, może takie oczy mamy mu zrobić. Te są takie słodkie te oczy i dlatego ja je zostawiam, bo to są takie bardzo prymitywne, ale na swój sposób urocze oczy, jak on tak patrzył tymi oczami. No bo takie oczy to w sumie tak średnio mi się podobają. O, chyba że coś takiego. Słuchajcie, możecie pisać propozycję, czy zmieniamy całkowicie te oczy na bardziej zaawansowane, czy zostawiamy te prymitywne. Czekam na wasze opinie. Macie teraz ankietę w karcie, tutaj w prawym górnym rogu, także oceniajcie, czy mają być podstawowe oczy, takie bardzo prymitywne, czy właśnie już trochę bardziej zaawansowane, które teraz w tej fazie sporo odblokujemy. Bardzo blisko nóg postawimy mu ręce. Może niech ma taką manierę, wiecie, takie... Taka damulka troszeczkę niech z niego będzie. Niech trzyma te ręce podniesione w górę. O, w ten sposób. Chociaż na damulkę nie wygląda. Trochę też te nogi możemy przesunąć. Może powiększymy mu trochę uda, bo wiecie, trochę nie pasują te chude nóżki do tak grubego brzuszka. O, i tutaj może wyżej troszeczkę je? Nie będziemy robić pośladków takie, jak Whistlinger Mickey mają, ale no, takie nóżki troszeczkę wmontujemy tutaj w ten jego kręgosłup. A może powiększyć to tutaj w ten sposób? O, coś takiego będzie, dobra. To jest ok. Co do rąk, dłoni, możemy odblokować jakieś elementy. O, jak najbardziej nam się przydadzą, chociaż one są strasznie brzydkie. Strasznie są brzydkie, ale dają zdrowie, więc możemy pozę odblokować jednocześnie. Takie szczypce, teraz wygląda trochę jak taki wielki krab. O, słuchajcie, mamy kraba. Oczołak z wielkimi łapakami, ale nie, nie chcę robić z niego kraba, przynajmniej nie w tym momencie. Nie mamy też już punktów DNA, żeby sobie dołączyć kolejne elementy. No dobra, w takim razie myślę, że na tym zakończymy, że mamy pozę od teraz. No i oczywiście oczołak nazywa się oczołak. Okej, wykluł się nasz mały oczołak. Najwyższa pora nauczyć się umiejętności nowej, czyli pozy. Reagujemy od razu jako ten mały stworek. Jejku, jak on ma wielkie te oczy. Zobaczcie, jest taki maleńki, ale oczy no, są normalnego rozmiaru. Szarży, nauczyliśmy się szarży, aczkolwiek szarży nie będziemy używać, więc właściwie to jest umiejętność, która nie jest mi zbytnio potrzebna. Ale chyba już wszystkie nowe umiejętności opanowaliśmy. Możemy w takim razie ruszyć na przykład tutaj. Tutaj jest jakiś nieznany gatunek. My osiągnęliśmy stan dorosłości, więc możemy biec w tamtą stronę. Teraz musimy pamiętać, żeby w naszej okolicy, mam nadzieję, że podbiegnie pod tą górę, oj chyba nie bardzo. Musimy pamiętać o tym, że potrzebujemy żywności w postaci roślinek. Gdzie on idzie? Nie może sięgnąć, nie może wejść na górę. Musimy ominąć w takim razie, obejść tą górę albo znaleźć jakieś inne miejsce, które możemy dotrzeć na sam szczyt. Oj, widzicie, tutaj jest też taki bardzo słodki stworek. Nie będziemy agresywni, spokojnie, nie bójcie się. Możemy do niego zagadać. Też ma śpiew, ale chyba na trochę wyższym poziomie już. Okej, udało nam się zaimponować.
A może to był alfa, tak, to był alfa i dlatego było ciężej troszeczkę mu zaimponować, bo alfy zawsze mają trochę większe wymagania, aczkolwiek przy imponowaniu alfie powinno odblokować nam się jakieś nowe części ciała, aczkolwiek nie odblokowały się z tego, co widziałam. Okej, co się dzieje tym razem? Oczułaku, co tam u ciebie słychać? Czy poczułeś jakąś zmianę w swoim życiu? Tak, zdecydowanie nasz oczułak zmądrzał. Mam nadzieję, że swoją mądrość będzie wykorzystywał w przyszłości do zaprzyjaźnienia się z innymi gatunkami, bo to jest gatunek dobry i no, nie zamierzamy tutaj nikogo atakować. Będziemy raczej unikać wrogów, raczej będziemy unikać agresywnych stworów. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale zobaczymy, może nam się uda. Czekajcie, już jesteśmy najedzeni. W takim razie ruszmy dalej, oddalmy się jeszcze mocniej, bo tam widzę w oddali też kolejny ciekawy gatunek. Co oni mają na plecach? Tutaj widzę, że przekształcają się te stwory. Oj, oni chyba już są zbyt mocni dla mnie. Ale wiecie co, spróbujmy. Spróbujmy do nich zagadać. Śmiesznie wygląda, ale oni mają tutaj urok. Ja mam tylko pozę. Czy to da radę? Nie, nie damy rady. W takim razie musimy poczekać, aż nazbieramy trochę nowych elementów. Tak, żeby do nich również przyjść i się z nimi zaprzyjaźnić. Tutaj też są jakieś chyba lepsze już stworki. No zdecydowanie. Zobaczcie! Czy to Wyścingermik? Musimy koniecznie zaprzyjaźnić się z Wyścingermikiem. Zobaczcie, jak oni śmiesznie teraz się ruszają. W ogóle jakie te kolory tutaj są super. Te takie niebieskie, bardzo ostre kolory trawy. Zielona woda i niebieska atmosfera. Tak, mamy Wyścingermika tutaj. W takim razie przyjdziemy tutaj. Co oni robią w ogóle? Jakie dziwne mają nawyki, dziwne ruchy wykonują swoimi głowami. Wrócimy tutaj. Musimy pamiętać, że tu jest Wyścingermik. Bardzo mnie to interesuje. Te stwory są jakie ciekawe też. Lubię robić takie stwory właśnie, które mają w dziwnych miejscach nogi i ktoś też wykorzystał ten pomysł i zrobił to samo. Chociaż wiecie co, może spróbujemy z nimi porozmawiać, bo to jest z tego co widzę całkiem podobnego typu do nas. To jest chyba urok, ale może uda nam się zaśpiewać tak, żeby zaimponować. No nie, nawet młodemu nie zaimponowaliśmy. W takim razie idziemy szukać dalej jakichś ciekawych elementów. Teraz nie widzę, żeby tutaj coś leżało na ziemi. Jakieś szkielety, które pozwolą nam się nauczyć... o, jest coś. Które pozwolą nam nauczyć się rozwijać, żebyśmy mogli ewoluować sami. Przypomniałam sobie o tym, że musimy zjeść, więc zjedzmy. Dostaliśmy szablonuk, on nie będzie mi potrzebny. Raczej nie będę go montowała. Nie potrzebuję tego, ponieważ no, pokojowy musi się tylko bronić. Więc będziemy wybierać takie elementy, które dodadzą nam zdrowie. Ale nie będą służyły do ataku. Tutaj widzę, chyba jest agresywny jakiś, chociaż może nie, ale bardzo dużo elementów wokół tego gniazda jest. Zazwyczaj, gdy pojawia się dużo elementów takich właśnie szkieletów, to znaczy, że gatunek jest agresywny i atakuje wszystkich naokoło, ale oni nie są agresywni. Zaraz spróbujemy się z nimi zaprzyjaźnić. To sama alfa jest. Skaczą jak dziwnie. No weź. Dalej oczołak, możesz to zrobić. Czuję, że dopóki nie podblokowujemy jakichś nowych elementów, będzie problem z tym, żeby jakieś kontakty nawiązać, dlatego że no, mamy tylko jeden poziom śpiewu, jeden poziom pozy. To jest zdecydowanie za mało. Musimy więcej odblokować sobie elementów, no i więcej punktów DNA zdobyć. Czyli teoretycznie powinniśmy się przyjaźnić z tymi gatunkami, ażeby móc jakoś rozwijać się, bo za to właśnie dostajemy punkty. Oni mają taniec, my tańczyć nie umiemy. Jeszcze. Ale mam nadzieję, że wkrótce się nauczymy. W takim razie oczołak niech leci do swojego gniazda macierzystego. Mam nadzieję, że nie umrze z głodu po drodze, bo już widzę, że trochę ten głód mu spadł, ale chyba nie aż tak bardzo. Poza tym chyba nie jest aż tak daleko do domu. O, widzę tutaj jakieś elementy. To też je możemy zebrać. O, i to jest też jakiś bardzo słaby gatunek, bardzo mało ma HP, więc temu na pewno możemy zaimponować. Zanim dotrzemy do naszego domu, warto się troszeczkę zaprzyjaźnić. Chcę przyjrzeć mu się z bliska, on wygląda bardzo śmiesznie. Taki jest malutki. Bardzo kolczasty, też uważać trzeba, żeby nie pokłuł naszego oczołaka. No, śpiewamy czy nie śpiewamy? Z tym się już przyjaźniliśmy, czyli jeszcze jeden musimy innemu zaśpiewać. Dobra, udało się, dodatkowe punkty DNA odblokowaliśmy.
mamy prawie połowę zdrowia, znaczy nie zdrowia, tylko głodu, więc najedzmy się i wróćmy od razu już prosto do gniazda, ażeby skontaktować się z naszą no, kolejną postacią, czyli płcią odmienną, po prostu żeby się rozmnożyć, żeby zmienić pewne cechy, czyli ewoluować. Tu widzę, jakieś jajko wypadło. Dobra, mamy... Nie, nie chcemy śpiewać. Aha, bo już możemy stato wziąć. Fajnie, ale poczekamy, aż będziemy mieć alfę. Alfa jest najlepszy, więc poczekamy, aż będziemy mogli go sobie wziąć. Tymczasem, co tutaj blokowaliśmy? Zobaczcie, dużo oczu. No i to są jakieś czułkoliście. One to chyba są czymś na zasadzie uszu, albo nie wiem, albo jakichś czujników. No, nie, może nie jest to zbyt profesjonalnie nazwane. O, widzimy, że mamy nowe mortki. To nam się na pewno przyda. W takim razie odrzucamy ten element i czy to będzie coś takiego, co ma poziom drugi? Tak, wszystkie mają poziom drugi. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Teraz wygląda jak ptak z tym dziobem. Może coś takiego, zobaczmy jak to wygląda. Czekajcie, bo nie sprzedałam tego dzioba. A to jest taki ryjek bardziej. Okej, w takim razie możemy taki ryjek mu zrobić, tylko może troszeczkę większy. Spróbuję trochę go powiększyć, żeby nie było tak, że jest taki maleńki. O, i teraz będzie miał czym śpiewać. Też możemy troszeczkę minimalnie odsunąć te kolce. Kolców na razie nie niszczymy, te przesuniemy z kolei bliżej tych pierwszych. No i trochę je zmniejszymy. Troszeczkę chcę, żeby te z przodu były większe, te z tyłu natomiast mniejsze. O, i jeszcze te z tyłu trochę zmniejszymy. Teraz tak wygląda nasz oczołak, ma nowy pyszczek. Nowe chwytaki, czyli nowe ramiona mamy, no i nowe nóżki. Na razie nóżki mu zostawimy takie, jakie ma, nie będziemy ich zmieniać. Poszukamy dłoni, jakieś ciekawe dłoni? Nie, nie mamy żadnych dłoni, ale myślę, że moglibyśmy coś, co nam pozwoli tańczyć, na pewno włożyć. No i te w sumie, no właśnie, one są najbrzydsze, ale jak widzicie, dają zarówno skok, taniec, szybkość i zdrowie, czyli bardzo dużo dają. Takie elementy, które są mi dość potrzebne, ale z drugiej strony palcochód ma... Taniec na drugim poziomie. To też ma taniec i szybkość. Zaraz zobaczymy taniec i szybkość na pierwszym składanie się. Czyli weźmy sobie te. Oj, nie sprzedałam tych stópek. Te musimy palcochody tutaj dołączyć. Więc to wygląda tak, jakby on chodził trochę na dłoniach. Tak mi się to kojarzy. Trochę powiększmy te stopki jego. Jakieś elementy... Tu są elementy agresywne. To dodaje cios i zdrowie. Chciałabym tylko coś, co dodaje zdrowie, albo o, może jakieś szybowanie, urok. To też nam się na pewno przyda. Możemy domontować mu te takie, nie wiem, to są elementy wyglądające trochę jak u smoka, takie wiecie, stwardnienia. Możemy mu coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że nie wykorzystamy zbyt dużej liczby elementów, że będziemy mogli spokojnie dostawiać kolejne. Okej, zostawimy takie trzy elementy. I nie mamy punktów DNA na urok, więc w takim razie wiecie co? Wolę sobie dołożyć coś, co da mi urok. Gdzie by to dołożyć? Może tutaj na ogonku? Tutaj jest idealne miejsce? Czekajcie, bo ja zamiast przesunąć, to wykręcam je. Nie, nie, to nie to. Cofamy wszystkie też. Nie mogę złapać za te różki, dobra. W takim razie cofamy do momentu, aż je postawiłam i postawimy je od razu na miejscu, gdzie chciałam je postawić. Czyli tutaj będzie takim ozdobnym elementem ogonek. No, uznajmy, że to jest ogonek. I tutaj właśnie będziemy przyczepiać jakieś elementy, które będą zwracały uwagę innych. No i mam nadzieję, że gotowy jest oczołak do podboju dalej świata. Okej, wyklęliśmy się. Nie będziemy teraz w tym momencie uczyć się nowych umiejętności. Od razu przeszłam do fazy dorosłości. Idziemy do nieznanego gatunku. Na razie idziemy do nieznanego gatunku. Widzę, że mamy mało zdrowia. Tu są nasi przyjaciele, witajcie. Idziemy teraz odwiedzić kolejnych. Zobaczymy, czy oni są już trochę wyżsi, jeśli chodzi o rozwój, czyli bardziej ewoluowali. Podoba mi się, jak tutaj te rzęski się ruszają. Bardzo ciekawie to wygląda, jak takie... Trochę skrzydełka, na których no niestety nie może polecieć. Wygląda trochę jak taki nielot. Dobra, spróbujmy zagadać. Już teraz mamy wszystkie elementy, może nie na najwyższym poziomie, ale zawsze coś. To jest... Urok? Tak, to jest urok. Dobra, trafiłam. Nigdy nie mogę zapamiętać, czy to jest urok, czy poza. Taniec oczywiście wygląda bardzo specyficznie, więc wiemy, jak się zachować. No i dziobator już trochę się przekonał do nas. W takim razie lecimy...
do kolejnego. Oj, przepraszam, zablokowaliśmy się. Myślę, że z młodym powinno pójść nam troszeczkę lepiej. Mam nadzieję przynajmniej. No, uda się? Udało się. I z Alfą. Spróbujmy też zagadać do Alfy. Mam nadzieję, że Alfa nie będzie zbyt mocno tutaj rozwinięty, jeśli chodzi o swoje zachowania. Dlatego, że chciałabym zaprzyjaźnić się. Może odblokujemy jakiś nowy element przez to, że do Alfy uderzyłam. Chyba oni nie potrafią śpiewać, ani razu nie zaśpiewali. Ale widzę, że uda mi się zapoznać z Alfą. Tak. Okej, okay, odblokowaliśmy paszczomat. Okej, dość ciekawie to brzmi. Tutaj wyślingermiki są znowu? Czy my tutaj byliśmy wcześniej? Czekajcie, chciałabym zobaczyć, czy tam dalej nie było wyślingermików też? Bo wydaje mi się, że do wyślingermików prowadziła inna droga. Ciekawe, czy rzeczywiście tak dużo wyślingermików jest na mojej planecie? I ciekawe też, czy spotkamy gryzaki. Wy tak chcieliście... My chcemy gryzaki, więcej gryzaków. Oczywiście już nie gramy gryzakami jako gatunkiem, ale na pewno gdzieś po drodze go spotkamy. Zobaczmy, czy czegoś możemy się nauczyć od wyślingermika. Oj, zobaczcie, jakie oni mają już pokaźne statko. Już we trójkę chcą z nami tańczyć, więc raczej jeszcze za wcześnie dla nas. W zbyt wysokim stadium rozwoju są wyślingermiki. Dobra, wcinaj. Masz tu jeszcze parę owoców. Okej, okay, no to w takim razie możemy iść pod górę? No już, wystarczy ci tego jedzenia. Dobrze, że ma takie długie te łapki, może sobie zerwać z wysokiego drzewa. Tutaj też był jakiś gatunek. Chyba coś mi się wydaje, że tu było jakieś gniazdo. Tak, ale te gniazda stały się bardziej zaawansowane. Dużo bardziej zaawansowane niż wydawać by się mogło, że... jesteśmy w stanie się z nimi zapoznać. Bo tu jest jakiś alfa, który ma 19 HP, więc one raczej nie powinny być zbyt mocne. Ale widzę, że one nie są zbyt pokojowo nastawione. Tak czy siak spróbujemy. W razie czego będziemy wiać. Może nie od razu do alfy. Najpierw zagadajmy do tego. No. Zobaczymy, czy się uda. Mamy urok. Oj, chyba jest na podobnym poziomie, jeśli chodzi o urok. Ale nie, zaatakował mnie. Nogi. Stwierdził Alfa, że jednak nie, nie. Słuchajcie, dajcie mi uciekać. Czy mogę coś użyć? Na przykład skok. Dobra, no to w takim razie spacja. Uciekamy. Zobaczcie, on tutaj robi salta, żeby tylko uciec. Nie chcemy mieć kłopotów. Nie szukamy kłopotów. Szukamy raczej spokojnych gatunków, które chciałyby się z nami przyjaźnić. Uciekamy trochę nie w tą stronę do gniazda, ale widzę tam jakiś element, to już tam ucieknijmy. Chyba dał mi spokój. O nie, niestety tutaj są kolejni, którzy są raczej nastawieni do nas negatywnie. Spróbujmy podejść tak, żeby zebrać elementy i zwiać. Na szczęście nie atakują nas w tym momencie. Otoczmy ich tak, albo spróbujmy przejść tak bokiem. Nie widzicie nas, zobaczcie, wtapiamy się w tło. Wyglądamy, no, niemalże tak jak oni. Więc tak naprawdę to nie, ale dopóki nie zagadaliśmy do nikogo z nich, dopóki nie zagadaliśmy do żadnego z nich, nic się nie wydarzyło, także spokojnie mogliśmy przejść, zebrać te elementy. Mamy problem z tym, że jednak te gatunki naokoło nas są albo zbyt zaawansowane, żeby z nimi się przyjaźnić, tak jak wyślingermiki, albo po prostu są agresywne i tym samym też ciężko się z nimi dogadać. Życie roślinożercy, który jest bardzo pokojowy, bardzo dobry, jest naprawdę trudne. Ale no, takie podjęłam wyzwanie. Będę starała się iść dobrą drogą, nie zabijać innych gatunków, tylko po prostu przyjaźnić się w miarę możliwości. Może to być kłopotliwe, jeśli chodzi o rozwijanie się, dlatego że ciężko będzie nam zdobywać punkty DNA w ten sposób, ale może jakoś się uda. Dobra, zobaczymy, jakie elementy odblokowaliśmy, czy uda nam się coś nowego tutaj dołożyć. Na przykład może jakieś HP. Możemy mieć śpiew na poziomie trzecim, ale jednak jest to zbyt drogie. A nie, mamy za dużo elementów w tym momencie nałożonych. Ale w takim razie sprzedamy ten ryjek. Patrzcie, to w ogóle śpiew na poziomie trzecim, a nie drugim. Teraz pytanie, czy rzeczywiście nie lepiej być jakimś dziobakiem, ptakiem albo czymś takim i mieć ten śpiew na poziomie trzecim, czy tutaj ugryzienie i szarża? Może jednak zostaniemy taką świnką, teraz mamy dodatkowe kły. Troszkę je zmniejszmy. Okej. Okay. Zobaczymy, czy uda nam się kupić pozę. No nie udało nam się, w takim razie na razie sobie darujemy te elementy tutaj.
Kurczę, koniecznie trzeba byłoby odblokować te nowe elementy. W takim razie, wiecie co, darujmy sobie na razie zdrowie. Ważniejsze jest to, żeby mieć taniec na wyższym poziomie, bo tutaj jest taniec na poziomie trzecim, my tutaj mieliśmy na drugim, plus jeszcze będziemy szybsi i będziemy mogli się skradać. To się przyda do omijania tych gatunków agresywnych. Urok na poziomie trzecim też by się przydało. Ale to kosztuje 75, więc na razie choćbyśmy sprzedali cokolwiek, to nie stać nas. To w takim razie jeden kupmy ten element, który sprzedaliśmy, który nam się przyda i lecimy dalej. Może tym razem się uda coś lepiej zorganizować. No dobra, w takim razie mamy tutaj kolejne zadania do wykonania. Mamy migrować do nowego gniazda, bo wszystkie tutaj oczołaki poszły do nowego gniazda. Przyłączmy sobie tego jednego, który został z nami. Tymczasem myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Trochę się porozwijaliśmy, trochę elementów pozbieraliśmy. Spotkaliśmy się z wieloma gatunkami bardzo przyjaznymi, z kilkoma dość wrogo nastawionymi do nas. Mamy też tutaj wyścig gemików, do których oczywiście na pewno będziemy próbować podejść i się z nimi zaprzyjaźnić, ale na pewno to już nie dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie go oceniać. Napiszcie, co myślicie o wyglądzie nowego stwora, czyli oczołaka. Czy taki Wam pasuje? Pamiętajcie o ankiecie, jeśli chodzi o oczy oczołaka. Czy Wam się podobają te, które są? Czy zmieniamy na takie bardziej zaawansowane? No i mam nadzieję, że przyjdziecie do mnie następnym razem. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!